Cześć, witajcie, z tej strony Buźka, po raz kolejny nagrywamy z JustPvP.pl, ze strony można powiedzieć administratora. W dzisiejszym odcinku wam pokażę parę smaczków, które zrobimy, przebudujemy i w ogóle, o zobaczcie, czy zagra na trapa. Oj kurczę, spali się pewnie. No, spalił się. Chcąc, nie chcąc. Parę smaczków, które tutaj będą dodane, które właściwie zaraz zrobimy, słuchajcie, patrzcie. Idziemy do naszego pokoju z tajnym przejściem. Przechodzimy sobie tędy. Tu byśmy musieli przesunąć wagonik. Przesunęliśmy. Patrzcie, tu możecie sobie ogólnie otworzyć przejście z powrotem, jeżeli byście chcieli. No i to chyba wszystko. Tutaj w oprawę już dodane było wcześniej, tutaj ogólnie się ginie. Zobaczcie, ile tu jest pistolów, tak. Tu się zasuwa. Tu się zasuwa, podłoga się odsuwa, tu się pojawiają dwa bloki. No i to ma was wepchnąć do dziury. Normalnie to tak powinno zadziałać. Jesteście w nugach. I tu jest jeden trap. Tutaj spadacie na dół, zawsze. Więc słuchajcie, zrobimy tutaj zejście na dół. Gdzieś. W sumie może zaczniemy od dołu, wpadniemy sobie tam. Popatrzcie, to działa tak, biegniecie sobie tutaj. O kurde, co się dzieje, nie? Spadacie na dół, lipa, rip, koniec, dead, nie? Wiecie o co chodzi. I teraz te itemy lecą tutaj. Z tym, że jest plugin na skrzynki, więc nie wiem, czy to będzie wam tak fajnie dropić, w sensie, czy będziecie mogli otworzyć tak skrzynkę normalnie, jak widzicie. Ale, słuchajcie, zrobimy tak, że tu będzie normalnie zejście. Dodamy sobie jeszcze jeden tutaj chopper. I on będzie do dispensera. I... O, tu już będą itemy leciały powoli sobie. Do tego dispensera, bardzo powoli. I tutaj gdzieś będzie na przykład, powiedzmy sobie, tutaj będzie przejście. Tu lawa tam jest. Zrobimy tutaj jakiś może zegarek na szybko. I teraz tak. Pokażę wam, o co mi chodzi. Po wciśnięciu przycisku wyrzuci wam parę itemów, bo tu będzie ten zegarek. Tam sobie go opóźnimy. Aha, tu są jeszcze te skrzynki z tego drugiego spadu. A w nich na razie nie ma nic ciekawego, więc na razie te skrzynki jakby olejemy. Patrzcie, otwieram zamkniętą skrzynkę w ogóle, lol. Po wciśnięciu przycisku, na przykład wam się otworzy tak. To sobie tu poleci, nie? Dobra, już te parę itemów to trudno. Motyka, jakieś tam dwa miecze. Niech tam zginą na testach. Tylko, że tu będzie tak zrobione. Tu będzie piston przesuwany. I gdy on się przesunie, to on aktywuje teoretycznie. Czekajcie, te itemy. Może na razie... Dobra, trudno. Dobra, działa. Wiem, że działa, bo wyrzuca itemy. Więc jest gitarka. To będzie podpięte oczywiście pod przycisk. Będziecie go mogli wciskać dowolną ilość razy, tak naprawdę. Oczywiście chyba, że itemy się skończą, no to wtedy już nie będzie tego przycisku. W sensie będzie działał, ale nic nie będzie zrobić. Tutaj sobie zamkniemy. Tylko pytanie jeszcze brzmi... Bo oczywiście gracze są cwani i będą próbować przeperełkować, będą próbowali tutaj zbugować ściany, żeby może otworzyć skrzyneczkę. Nie wiem, czy to też realne otwarcie skrzynki, ale musimy być jakby przygotowani na to. Zrobimy sobie w ten sposób. Tu będzie na końcu tego tunelu zejście. I aż tam pociągniemy ten nasz... przycisk.
I generalnie ze 12 chwilę ktoś mi pisze. Okej. Dobra. W końcu. Będzie tak, słuchajcie, i tu będą latać itemy. Tu będziecie je odbierać. Tutaj gdzieś tam przycisk damy. Prawda, może być na tej ścianie. Przycisk, żeby się wyróżniał, damy taki. Po wciśnięciu przylecą do was itemy oczywiście. Jeżeli nie przylecą, no, peszek, że tak powiem. Zawsze to darmowe itemy. Teraz musimy zrobić gdzieś tutaj jakąś... jakieś przejście, żeby tam się dało wchodzić i schodzić. No może nie tutaj. Idziemy sobie do góry może. Dobra. Tu jest nasze przejście, tak? Czemu nie chcesz tutaj? I tutaj jest tunel. Zaznaczę sobie waypointa, żeby tu wiedzieć, gdzie jest tunel mniej więcej. Skoczymy sobie na dół. Co? Więc tunel jest tam i musimy się przekopać. Pytanie jeszcze. Jak to zrobić? Zrobimy to schodku. Ze schodków chyba. Dobra, tak to pociągniemy do góry. Oczywiście trzeba to przeryć teraz wszystko. Tyry. Na. Jezu, ile ja schodów będę musiał nastawiać. Boże. Oj. Tu jest. Okej, na tym poziomie już mamy nasz. Oj, Jezus. Dobra, może zaczniemy z tymi schodkami. Jakoś koblem tak powalić, żeby to wyglądało troszeczkę ładniej. Ale oczywiście jestem leniem i mi się nie chce, prawda? Ale to już mniejsza. O, i tutaj schodzicie. No, możemy tak dodać. Będzie trzeba przejść przez to. O, to jest genialne. Za każdym wciśnięciem przycisku będziecie musieli przełazić przez nitki. Jeszcze damy takie dwie warstwy. O, i teraz będziecie musieli się przecisnąć przez nitki i dopiero tu sobie odbierać i damy. Jeszcze dodamy tych nitek. No trudno. Itemy darmowe, także wymagają troszeczkę jakby... No, wiecie. Że trzeba się trochę pomęczyć, żeby to zdobyć, bo jednak są za free. Chciałbym tutaj jeszcze jakieś... Nie wiem, właśnie guzik dodać, czy coś, żeby można było przejść. Jak to zrobić? Taki nietypowy można zrobić mechanizm. Ink.
pytanie, jak to rozwiązać. No, jak widzicie, jest ogarnięte. Wystarczy, że tutaj po prostu nie mogę go zabrać. Wyrzucicie jakiś przedmiot na ziemię, on wciśnie płytkę i wtedy otwiera wam się tutaj przejście do właśnie tych itemów i będziecie sobie mogli je wybierać, prawda? Prawda. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby tu nie wpadać ogólnie. No i nie wiem. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to no zapraszam do sekcji komentarzy. Też jeżeli macie jakiś pomysł, co można by ciekawego zbudować, to również proszę, żebyście takie coś napisali. Ja na pewno to przeczytam. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku i widzimy się na live pewnie jutro. No, to znaczy dzisiaj. Także trzymajcie się i cześć.